Hejka, spotykamy się dzisiaj tutaj razem wszyscy, ponieważ mamy bardzo smutną uroczystość. Będę musiała dzisiaj pogrzebać moje stare miłowo, ponieważ większość z was w sumie chórem zagłosowaliście na to, że nie chcecie już tego miłowo, tylko chcecie miłowo 2.0. Dobra, spoko, zajebiście w sumie, że tak wyszło, bo... Problem jest taki, że ja już sama nie ogarniam, co się dzieje w tym miłowie. Będę musiała podczas tworzenia nowego miłowa w ogóle jakiś sobie system obrać, żeby to się tak nie wymknęło mi spod kontroli, jak właśnie stare miłowo. No bo tutaj to już powstała taka moda na sukces, że ja sama nie wiem, jak to ugryźć, więc w sumie spoko, że tak wyszło. Nie ma problemu. Ale nie martwcie się, ogólnie z BK kontentu nie rezygnuję, więc no też będzie tak mało poważnie jak w tym miłowie. No ale powiedzmy, że będzie to trzymane w trochę lepszych ryzach. Przede wszystkim muszę pamiętać, żeby nie rozmnażać nałogowo każdego sima, bo to mnie w tym miłowie podejrzewam, że zgubiło. No i jedyne, co będę żałować, to chyba, że już nie poprowadzę coachingu Dona oraz jego domu coachowania, ale myślę, że w nowym miłowie wpadnę na podobny pomysł, albo po prostu zrealizuję ten stary. Dobra, żeby tak tą serię pogrzebać od A do Z, żeby nie było już powrotu do tej serii, zrobimy sobie coś takiego. Użyję kodu, którego nigdy wcześniej nie używałam, a który jest w sumie uznawany przez niektórych jako niebezpieczny. Ale aż mnie korci. Plik. Kliknięcie na przycisku. Tak, unoszę. Pierwszy raz widzę coś takiego. Dobra, usuwamy. Halo? Gro. Chyba zaraz mi crash wywali na ryj. Halo? No nawet nie mogę tak ceremonialnie pogrzebać tej serii, bo oczywiście gra mi się zacięła. No w każdym razie wiecie, o co chodzi. I dzięki wielkie za obejrzenie. Nie wiem, kiedy powstanie miłowo 2.0, ale na pewno powstanie. Trzymajcie się. Pa!